To mówicie, że Pogoń Szczecin przegrała ze Śląskiem Wrocław 2 do 0 i dalej ma aspiracje mistrzowskie. Dobre, dobre, bardzo dobre. Śmieszne. Nie no, Pogoń to jest drużyna bardzo ciekawa pod tym względem, że po prostu przegrywa dwa spotkania u siebie w tym sezonie. 4 do 1 z Górnikiem i 2 do 0 ze Śląskiem. Co łączy Śląska z Górnikiem poza położeniem geograficznym? Łączy je fakt, że to są drużyny, które raczej nie skończą tego sezonu w górnej połowie tabeli, a jeśli już, to na miejscach 8-9, a nie na przykład, nie wiem, w czołowej piątce. No i trochę było widać tą różnicę jakości między Pogonią a Śląskiem. Pogoń nie potrafiła przełamać tego muru, który stworzył Śląsk Wrocław. Jakby Śląsk wiedział, co się święci na stadionie w Szczecinie, że tutaj to Pogoń będzie dominować, będzie utrzymywać się cały czas przy piłce, to posiadanie piłki dla portowców będzie oscylować w okolicach 70%, a Śląsk, jak wytrawny bokser, cofnął się i czekał na kontrataki. Tych w pierwszej połowie w ogóle nie było, ale drużyna Dziurdziewicza się tym absolutnie nie przejęła. No i w drugiej połowie, bach, konterka, Garcia dośrodkowanie, Exposito główeczka, defensywa Pogoni, jak w meczu z Widzewem, nie wie co się dzieje, no i jest 1 do 0. Ja tam widziałem też niektóre tweety, które sugerowały, że Dante Stipica mógł popełnić błąd w tej sytuacji, no ale szanujmy się, no, dla mnie to żaden bramkarz by w tej sytuacji dobrze nie interweniował, nie dał rady, by obronić tego strzału Exposito, to była po prostu dobra główka, ewentualnie można byłoby się przyczepić do ustawienia Stipicy, ale to już na siłę, tutaj większy błąd popełnił Malec, który nie popisał się, zastępując dzisiaj Trianta Filopoulosa, który z kolei pauzował czas za czerwoną kartkę, którą obejrzał w bezsensowny sposób, pokazując coś do sędziego spotkania Widzew Pogoń. Ale zostawmy to, Pogoń przecież miała po tej bramce Exposito dużo czasu na wyrównanie, przecież mogła zrobić co tylko chciała, przecież co to za problem zdobyć dwie bramki przeciwko Śląskowi Wrocław, który tydzień wcześniej dostaje trójkę od Zagłębia Lubin. No ale no, problem jest taki, że Pogoń Szczecin nie ma takiego problemu jak Lech Poznań, czyli problemy ze skutecznością, no bo Pogoń nie stwarza sobie aż tak dużo sytuacji. No, pamiętam z tego spotkania słupek Kowalczyka, sytuację sam na sam Grosickiego. No i jeśli chodzi o drugą połowę, to zbytnio nic innego mi na myśl nie przechodzi. A w przypadku Śląska Wrocław, no to była jeszcze sytuacja Jebołacha, gdzie gościu trafił do siatki, ale odgwizdano ostatecznie spalonego. Zatem tutaj Pogoń miała dużo szczęścia, ale co się odlecze, to nie ucieczę i kilkanaście minut później, przed zakończeniem spotkania, sędzia Frankowski dopatrzył się jakiegoś dziwnego przewinienia w polu karnym Pogoni. Ja nie wiem, przepraszam, w polu karnym Pogoni, dobrze mówię? Jakieś popchnięcie, jakieś leciutkie popchnięcie, to jest karne? Zważywszy na to, że już w tej rundzie wiosennej mieliśmy kilka bardziej ewidentnych przewinień i za to nie było nawet karnego, ani rzutu wolnego ewentualnie. Dla mnie to jest dziwna decyzja o podyktowaniu tego rzutu karnego. W mojej opinii tej jedenastki być nie powinno. No ale Śląsk się cieszy. Śląsk dostaje prezent od sędziego, także od piłkarza Pogoni, który dał pretekst do podyktowania rzutu karnego, jak to się ładnie mówi. No a Jebołach wykorzystał tę jedenastkę. No i jak patrzę na tego Jebołacha, to aż mi się przypomina Jo Jebołach z Wisły Kraków. Ach, piękne czasy. Jako kibic Wisły Kraków mógł się człowiek emocjonować rajdami Jebołacha. Co prawda to był człowiek chimeryczny, piłkarz chimeryczny, potrafił zagrać świetny mecz, potem beznadziejny. No i w sumie z żonym Jebołachem jest podobnie, bo on też potrafi rozegrać kapitalne zawody, a potem gdzieś się schować na boisku, być niewidoczny. No ale myślę, że we Wrocławiu będą mieli z niego dużo pociechy. Tak samo jak mają teraz z Iwana Dziurdziewicza, ponieważ to jest w mojej opinii bardzo dobry trener, tylko ci zawodnicy, których on ma do dyspozycji, to też nie są jacyś wirtuozi mimo wszystko, bo jak patrzę sobie na Quintanę, który nie trafia na pustą bramkę, w światło bramki nawet, pal licho, że tam stało dwóch obrońców czy trzech Pogoni Szczecin, to trzeba było uderzyć chociaż w światło bramki. Jakby wybił piłkarz Pogoni, nie miałbym mu zbytnio nic do zarzucenia, bo przynajmniej trafił w światło bramki, a że tam stało trzech piłkarzy, no to można było się pomylić, ale nie, jak można nie trafić na pustą bramkę? Na bramkę bez bramkarza w ogóle w światło bramki nie trafić. To jest dla mnie niepojęte, ale Kaja Quintana tego dokonał. Mimo to Śląsk dał radę wygrać 2 do 0. Zasługa świetnie funkcjonującej obrony, którą należy chwalić. A jeśli chodzi o Pogoń, no to szanujmy się. Z taką grą w ofensywie mistrzostwa się nie zdobędzie. Zresztą w defensywie też to źle wygląda. 5 goli straconych w dwóch meczach. To jest wynik karygodny. No i
Pytanie brzmi tylko, czy Jens Gustafsson jeszcze coś wykrzesa z tej drużyny, czy jednak Pogoń nie awansuje do europejskich pucharów, bo w mojej opinii ta wizja braku europejskich pucharów w przyszłym sezonie dla Pogoni jest bardzo realna. A czy się sprawdzi? Zobaczymy za pół roku. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. To było podsumowanie meczu Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław. 2-0 wygrali wrocławianie. Zachęcam jeszcze do subskrybowania, do łapkowania, a także do wysyłania donate'ów. Przypominam, że najlepszy donator lutego zgarnia od nas za darmo koszulkę, spodenki bądź bilet na mecz swojego ulubionego klubu. Do usłyszenia!